Wioletta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Miejsca, w których ich podopieczni mogą pracować i czuć się swobodnie. Miejsca, które otrzymały nagrodę małopolskiego lidera przedsiębiorczości przez ostatnie 10 lat. Teraz poznajemy ich po kolei, aby wybrać najlepszego z najlepszych. Spółdzielnia Opoka jest przedsiębiorstwem społecznym działającym w branży gastronomicznej. Na ten moment zatrudniamy ponad 70 osób. Są to głównie kucharze, kelnerzy, pomocy kuchenne, kierowcy, magazynierzy, wszystkie osoby pracujące w gastronomii oraz prowadzimy też dział szkoleniowo-projektowy, gdzie zatrudniamy już taką kadrę specjalistyczną. Na co dzień gotujemy obiady dla przedszkoli, żłobków, domów opieki, dla prywatnego odbiorcy. Gotujemy również obiady dla naszej restauracji oraz zajmujemy się działalnością społeczną statutową. Przedostatnim podmiotem prezentowanym w naszym cyklu jest Spółdzielnia Socjalna Równość. Prowadzimy działalność gastronomiczną, prowadzimy bufet, no ale większą część naszej działalności stanowią cateringi zewnętrzne. No i to, co nas wyróżnia, no to jest zatrudnianie osób chorujących psychicznie. Mamy ich w zespole, no stanowią ponad 60% naszego zespołu. Spółdzielnia powstała z inicjatywy 7 osób fizycznych, w tym właśnie były 3 osoby chorujące psychicznie. 9. liderem przedsiębiorczości społecznej jest Spółdzielnia Socjalna Ognisko, która prowadzi lunch bar o nazwie Awokado. Tak naprawdę nasza działalność sięga wielu lat wstecz, czyli ponad 27 lat, kiedy to Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół zostało założone w celu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzisiaj są to warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy. Natomiast 15 lat temu nasza organizacja zdecydowała się wkroczyć na ścieżkę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ognisko, spółka z o.o. non-profit. Ten podmiot istnieje do dzisiaj, natomiast jego działalność jakby przesunęła się nieco w stronę właśnie spółdzielni socjalnej. Przypomnijmy, że w ramach podsumowania dekady konkursu wyłoniona zostanie firma, której przyznanie tytułu małopolskiego lidera przedsiębiorczości społecznej stało się największą inspiracją dla innych do działania w sektorze ekonomii społecznej. Małopolskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na szczególny dla Nowego Sącza festiwal Jubilei Cantus, który symbolizuje ważne dla miasta, ale i dla całego kraju rocznice historyczne. Dotyczą rocznicy nadania miastu praw miejskich oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsze wydarzenie odbędzie się już 8 listopada, a cały festiwal potrwa do 13 listopada. W tym roku będziemy te rocznice obchodzić właśnie na festiwalu. Te rocznice historyczne to oczywiście przede wszystkim 728 rocznica lokacji Nowego Sącza, przypadająca 8 listopada, właśnie wtedy założono nasze miasto. I klamrą spinającą całość festiwalu jest data 11 listopada, Dzień Święta Niepodległości. Centrum przygotowało kilka wydarzeń w ramach trwającego festiwalu. Planujemy 5 wydarzeń. Inaugurujemy festiwal jubileuszem 110-lecia działalności Kina Sokół, właśnie w tym miejscu. Następnie ten program jest bardzo bogaty, jest dostępny w internecie, spotkanie ze Stanisławem Janickim i pokaz filmu niemego, przedwojennego Bestia z Polą Negri. I następnie 2 koncerty muzyki klasycznej i 2 koncerty muzyki jazzowej. Festiwal odbędzie się w Małopolskim Centrum Kultury. W 2 budynkach, tak naprawdę połączonych fizycznie z sobą, stanowiących kompleks, w którym działamy. Jest to budynek historyczny, siedziba Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w którym odbędzie się większość wydarzeń, i budynek galerii BWS Sokół, który powstał około 10 lat temu ze środków unijnych. Centrum miasta, bardzo wygodne i przyjazne miejsce dla publiczności. Pierwszy festiwal odbył się w listopadzie 1995 roku. Idea rozpoczęcia festiwalu jest ściśle związana z rocznicą lokacji miasta. Właśnie 8 listopada przypada ta rocznica i w 1995 roku nie był to fakt powszechnie znany. Stąd pomysł, żeby tym festiwalem właśnie w sposób artystyczny, w sposób muzyczny podkreślać tę ważną dla mieszkańców Nowego Sącza datę. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej www.mcksokol.pl, na ulotkach oraz afiszach dostępnych w Nowym Sączu. Na chwilę obecną, przy zachowaniu limitu 25% publiczności, dyrekcja zachęca do zakupu biletów i odbioru wejściówek w kasie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.